Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Spidra na 6.0. Zapraszam serdecznie, moi drodzy, do gry, do analiz partii na żywo. Także jedziemy z tematem. Przypominam, moi drodzy, o darmowym e-booku do pobrania. Macie wszystko w linku, pod, znaczy w opisie. Oraz szachowo.pl 10% zniżki. Niedługo rusza liga online z nagrodami. Kursy na szachuś.pl, zapraszam serdecznie i lecimy. Troszkę reklamy musiałem tutaj. Wam podać. Okej, okay. co to w ogóle jest? Skoczek na D4. No dobra, wiem, że po tym ruchu dostanę plombę taką. Przeciwnik chce szybciutko mnie tu załatwić. E, w tym wypadku e, bicie chyba będzie całkiem spoko, bo pionki się zdublują i będę bardzo z tego zadowolony. Chociaż zastanawiam się nad tym, nad tym nie znam tego, powiem szczerze. Ale może być niezły ogień i może spróbować w ten sposób zagrać. Nie wiem, co to za ruch. E, zobaczcie, już w, trze w trzecim ruchu. Można spróbować pokminić takie posunięcie. Pewnie ono jest niepoprawne. Ale jeszcze raz: tak, tak, tak. Jak wróci tutaj, to szach. Tak, 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 tak. Ha, bo tu będę miał plombę. No nie mogę sobie na to pozwolić. To nie działa. Za mało figur będzie w ataku, tylko Hetman będzie tam tańczył. No więc to raczej nie jest najlepsze. Jeszcze zastanawiam się nad Roszadową, bo jak on zbije, to tu. Można potem poszaleć tak. Dobra. Zróbmy Roszadę. Jak jest Roszada i on wybije, to mamy atak z Szefczykiem. Łatwo, <grytman> NF6, tak się uśmiecham troszkę. Przejdę sobie na B3, będę tam celował. Tyle, że różnica polega na tym, że teraz. Jest Roszada zrobiona. Zawisiłem trochę. Zastanawiam się, bo go C5 szybko zagrał. Chcę mnie tutaj atakować. Myślę nad ruchem D4, tak, żeby szybko tak zrobić. Trochę zamieszać w pozycji. Słuchajcie, spróbuję zamieszać w pozycji, niech będzie ruch D4. E, chodzi o to, żeby zyskać takie tempo do ataku. E, może ten ruch być niepoprawny, ale no silnik na pewno stwierdzi, że to jest niepoprawny ruch, ale mam swój ukryty plan, chcę tak? I chcę, żeby on mi to wymienił. Wtedy już będzie tam ostra jazda, tylko że on tego nie zrobi. Ja o tym wiem oczywiście, ale mam możliwość wybicia. O właśnie. Mam możliwość teraz wybicia. On musi wybić i przywalę mu ruch E5. Chodzi o to, że jak on zbije hetmanem, to ja mam strzałkę tam i go deroszuję. Nie mam tam strzałki. Tutaj. On tu, tu i zobaczymy co dalej. Chociaż ja tutaj, on tutaj, nie? A, tak. Jeszcze mi się chce zagrać. Zagram tak, choć jak taki ruch już nie grozi, bo skoczek ładnie broni. Muszę wyprowadzić skoczka. No i muszę mieć te figury w grze, nie, nie ma innego wyjścia. Jak jakiś ruch c6, to zawsze mam ruch a4, d5 widzisz w przylocie lub przejście tutaj. Pozycja bardzo e, dziwna, no dziwna jest. D5, zobaczcie, przeciwnik bardzo ciekawie reaguje. Oddaję pionka, bo mogę zbić tu, bicie tu, bicie tu. Tutaj będzie na C2 wisiało. Nie będzie to dobre dla mnie. Tak, zagramy. Chcę zagrać F5. On może oczywiście tak, ale to wtedy jest możliwość bicia na B7, więc to też nie jest takie proste dla niego myślę. A jednak zagrał, ale odważnie. No muszę mu to przyznać, że odważnie. Zastanawiam się nad tym ruchem i nad tym. Bicie tutaj, wejście wieży, bicie tutaj z tempem. Bicie tu, bicie tu, bicie tu, bicie tu. Skoczek wisi. Wieża F3. Przasekuruję Przeasek i spróbuję zagrać tak. Jeszcze takie ruchy do głowy mi przychodzą. Bicie tutaj nastąpiło. Nie, no bicie pionem. Koniecznie, żeby tutaj na E4 pilnować. Otwiera się linia. No tak, tam jest atak. Spróbujemy tak. Zaraz, zaraz. Może tak jednak. Tak, spróbujemy tak tego Hetmana zaatakować. Jeżeli on zagra tutaj, to zagram wieżą tu i będę miał przejście na G5. E, więc te wieże, mam nadzieję, że już zrobił jakąś tam robotę. No muszę przyznać, że bardzo ciekawie przeciwnik pograł. Tak, broni tego miejsca. Dobra. Trzeba wprowadzić ostatnią figurę do gry. Jasne, że on zagra z koczkiem, bo to się bardzo narzuca. I myślę, że takie posunięcie. Taki ruch może nastąpić. Jeszcze G4, on wejdzie tu, tu, tu i tu. A no nic chyba dobrego mnie tu nie czeka. Krucha jeden z opcją taką. Ale bardzo szybko gra. G4, tutaj, tutaj zbiję tuszach mi się nie podoba Dobra, niech będzie tak e, chodzi też o to, że będę miał możliwość zbicia tutaj, taki ciekawy ruch będzie się już tutaj zaczaił, wieża g1 z planem prostym g4 chcę zagrać g4 i cisnąć go po tej stronie e, dobrze, teraz tak atakujesz mi hetmana Hetmanami atakujesz, więc chyba ucieknę. Dostanę pewnie taki ruch z skoczkiem i Hetman E1, coś takiego trzeba będzie zagrać, albo Hetman E2, tutaj grozi, nie grozi. Hetman E1, tak, żeby Hetmanem przejść na drugą stronę i przez G4 za wszelką cenę go tutaj atakować. No, dobrze, że nie ma ruchu C4, bo jest bicie na D4. Hmm, taki ruch to tu. Jasne. No, ma pionka więcej. Kto tak, ma lepszą pozycję? I jeszcze się zastanawiam, czy taki ruch od razu nie działa. Bicie tu, Hetman wjeżdża. H5 nie wolno, F5, tak. Bicie skoczkiem nie można, bo na G7. No i tak. G4 może być ruchem dobrym, bo potem taki ruch od razu grozi. Tak, już jest Hetman e w grze. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie się trzymać. Dobra, idziesz tutaj i G4. Już to sobie przemyślałem, więc gram od razu. Źle pograłem. Bicie tutaj, tutaj i skoczek F2 jest i tu mi wisi. Ojejku, bardzo źle pograłem. Muszę tu zagrać. Ojejku, no przeoczyłem taktykę, nie mogłem Hetman G3 zagrać. Przeoczyłem taktykę. Mmm, no to bolało. No dobra, ale ruch H5 to wtedy tu, to teraz chyba też jest dobrze. F5, tutaj... Jeżeli wymiana Hetmanów, to tak, na no jakiś tam szach, ale coś tam już wisi. Więc będzie miał problem. No tak, bo tutaj H3 grozi po prostu, i tam z szachem wjazd, i Hetman potem też wjeżdża. Dobra, wyszło chyba na dobre tak naprawdę. O, też myślałem, że Hetman G3 po prostu działa, ale skoczek F2, jakie było sprytne. No, trzeba uważać do samego końca. Bardzo sprytnie do przeciwnik sobie pograł, no ale teraz chyba go, chyba go teraz już troszkę mamy. Tak, F5. I teraz pytanie, czy grać H3? On musi uciec tu, ja zbijam tam z jednym szachem. Król tu i hetman H4, grozi wieża G6. Chyba tak, chyba to działa lepiej, bo tutaj, tak, to chyba działa lepiej, H3. Zdecydowanie. Bezpośredni atak. No, jak pionek pójdzie, no to bierzemy figurę, tam wjazd. No, figura więcej będzie trzeba się pomęczyć. Ale tutaj tak. Tu już, tu już go mamy. Mogę w sumie tak zagrać. Chyba tak. Ten, ten ruch będzie jeszcze lepszy. Od razu. Yy, od razu z atakiem na Hetmana dokładnie. I wjazd z Hetmanem na H4. I wszystkie drogi prowadzą do zwycięstwa. I tu zobaczcie, już nie ma jak się bronić. Hetman tu wie, że Wyszło dobrze. Atak się udał. Okej. Okay. Tutaj to już. Formalność w domu skoczek na chwilę, tylko bronił piątkę. My idziemy dalej, D4. Niech będzie ruch C5 agresywniej. I posunięcie F5. Taki ruch jest rzadki, ciekawy wariant. Polecam się zaznajomić. Może kurcik zrobi o tym, bo też można przeciwnika fajnie zaskoczyć. Szczególnie właśnie w tym układzie, gdy już pionek D jest bardziej przepchnięty. Um, no to wtedy można tymi pionkami spróbować te centrum sobie, no może nie do końca ogarnąć, tak, tylko tutaj chodzi o to, żeby grać końcem z g7 i celować sobie tędy i przejść hetmanem tu, tu, może b5, no to takie fajne twórcze szachy można sobie grać po ruchu d4 właśnie. No i zobaczcie, przeciwnik został zaskoczony, znaczy myśli, więc przypuszczam, że został zaskoczony, więc jest spoko. Ja myślę, że speedruny bardzo dużo uczą. Z tego co wiem, już mamy szóstą serię, bardzo dobry odzew jest od Was, więc co bardzo cieszy. No, gram G6 i gońcem od razu. Tam ruch E4 może nastąpić. Pomyślę, że jakiś ruch D6 zagramy sobie. Tu bicie, tam bicie. Gram to na czujkę, co nie? Więc co się będzie działo, to zobaczymy. No, speedruny tak, tak jak mówię. No, jakby na przykład nie wiem. Zawodnik, jakiś arcymistrz fajnie po polsku na tłumaczył. Sam bym oglądał na wysokim poziomie, takim 2600+. To byłoby super. No tak, tutaj to tutaj zagramy sobie, żeby... Przeciwnik dobrze reaguje, bardzo dobrze reaguje. Od razu tego pionka próbuje hapnąć. Gram D6 od razu, żeby tutaj wspomóc tego pionka. Potem może być taki ruch. No, będziemy sobie grać w ten sposób. Ehm, hmm. W sumie to nie wiem. Bo yy, bicie, bicie tutaj, jak goniec, Nastąpił szach, ok. Yy. Aha, to jest bardzo dobry ruch. Bo jak zagram tu, to mi zbije po prostu. Mhm, tak sobie to wymyśliłeś, człowieczku. Dobra, to zagramy tak. Jeżeli zbijesz, to ja zbiję pionkiem. Ej, nie mogę, bo mata dostanę. Aha, ale ja, ja. Gram tak. Muszę oddać pionka. Mata bym dostał, jakbym zbił tutaj. To coś tutaj e, pograłem nie tak, w takim razie. Tak jak mówiłem, grałem na czuja. Zobaczymy, bo liczyłem na to, że, aha, zbicie, no to spoko, no jak para gońców zostaje, to spoko. E, to nawet się nie może do tego pionka dobrać w jednym ruchu. Tu nie może, tu nie może, bo goniec, e, więcej jest git. No, to para gońców za cenę piona, tak patrząc e, moim intuicyjnym okiem, wchodzę zawsze w takie tematy. Mm. no i mamy to mamy chyba pozycję taką no tak jak mówię, na mnie zwariowaną lubię sobie pokminić takie rzeczy i też polecam wam drodzy widzowie taką grę twórczą próbować swoich tutaj takich ciekawych zagrań czasem jak sobie coś odkryjemy jakiś ciekawy ruch i on się zgadza z silnikiem to mamy ogromną satysfakcję z tego, że coś tam odkryliśmy. Znaczy nie to, że odkryjemy coś, jakiś ruch na nowo, ale coś tam fajnego. Dobra. Niech będzie tak. Koniecki 7 sobie strzela w ten sposób. No i Hetman A5 szybki grozi ze zrobieniem długo, długiej roszady. Skoczek się tu może też fajnie przyczaić w sumie. To też będzie takie mało dla mnie przyjemne. Dobra. No tak, bo zagram tutaj, on i wleci, wleci tam od razu. Okej, okay, trzeba coś tutaj pokminić. Hetman tutaj. Dobra, niech będzie tak. Hetmanem, hmm, chociaż P5. Chodzi o to, że nie chcę, żeby on gońcem grał. Jak zagra, to tam pląbka jakaś może nastąpić. A wieża B1 fajne by było, strzałka. No chcę jak najszybciej zrobić roszadę, no taki ruch y, mi, mi się bardzo nie podoba, bo jednak na f7 będzie tu mocno uderzał, bo jak zrobię roszadę, to mi wejdzie na f7 i widełeczki, a jak zagram tak, y, po skoczku zagram tutaj skoczkiem na f6, on wie, że e1 będzie mi atakował pionka, y, to będzie mało przyjemne, taki ruch jeszcze chodzi mi po głowie, lecz na f7, no właśnie, brakuje tego pionka h7, on może to wykorzystać, grając tutaj. Chociaż jeszcze jest ruch koniec E5, ale nie F4, szach. No, jakieś tam może spróbujemy. Okej, okay, to mi pozwolił zrobić Roszadę. No, jeżeli Skoczek wleci tutaj, to jest wieża F8, to teraz zdążyłem. A Skoczek jeszcze broni pola E7. Wieża E1 zagrał. No, logicznie niby, ale w innej kolejności może to mogłoby to zadziałać nie lepiej u niego. Ale okej. Okay. w sumie jeszcze taki ruch miałem, ale nie, to teraz nie. Wieża F8 koniecznie. No i po stronie właśnie tutaj królewskiego skrzydła trzeba będzie coś grać. No, wolna linia jest, tylko jeszcze jej nie można za bardzo wykorzystać. Nie widzę opcji, żeby to wykorzystać tak naprawdę. Czasami Hetman przez B4 może sobie przejść tu, tu. A o ile skoczek oczywiście tutaj nie broni. No więc, no zobaczymy. Aha, jest koniec jednak. To co, nie mogę plasnąć tutaj? Jasne, że bije. Nawet znaczy się nie zastanawiam. Biję pionka. Przepraszam na chwilkę. Dobra, jestem. Drzwi trzeba było otworzyć. Ludzie przychodzą. Szach może nastąpić, ale to ja mam strzałkę tutaj. Zdobywam materiał. Ten szach nic nie daje, bo tutaj, znaczy nic nie grozi. A tak to zbijam wieżę i zyskuję jakość. Przeciwnik nie dostrzegł. Nie wiem. Dla nas dobrze. No tak. Ej, co ja zrobiłem? Przecież tu za darmo nie wziąłem, co nie? Cofnę to. Patrzcie, ale jestem w ogóle... Za darmo skoczka nie wziąłem. Czy nikt tego nie widział? a teraz na szczęście dostrzegam. O ja Tragedia dzisiaj. Z taktyką. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, mamy gościa. Wietnam. Nie no, król na początku chyba nie idzie. E4. Zobaczymy jaki debiut nastąpi. D5, no obrona skandynawska, jasne, no to gramy sobie D4, idziemy do centrum, E6, to jest chyba jakiś gambit, a, w gambity wchodzę, no i skoczek w 3 od razu trzymam pionka, nie, to nie jest dobry ruch, bo jest od razu C3 i wzmocnienie pionka, i taki ruch też bym na pewno chciał stosować w swojej partii. Kulturalny c 2 tutaj chyba nie ma za dużej filozofii, szybka ruszada. Jest pionek więcej, nie muszę się w ogóle tutaj jakoś stresować mocno. Teraz tak, trzeba wyprowadzić resztę figur. Taki ruch jest zastanawiający. W sumie nie, on jest niezastanawiający, trzeba tak zagrać, według mnie tutaj wyprowadzić naturalnie skoczka. Pionki są dobrze ułożone, ruch H3 ograniczymy końca. Tu jest atak jasne, to posunięcie B3. No może nastąpić taki ruch z powrotem, to koniec B2, myślę, że będziemy tutaj też celować dobrze w pionka, w sensie go bronić. Za chwilę zagram tak i on się będzie musiał określić. Pionek więcej tutaj chcesz mi strzelić. Ja na to pójdę. Czekajcie. Zagram tak, 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 tak. Tutaj nie będę mógł. Eee, Okej, okay, to chwila, 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 chwila. Hmm. Sekundo, sekundo. Chcesz mi tu zbić. Wieża E1 nie. Co król H2? No Chcesz mi ewidentnie na H3 walnąć. Um, H4 wygląda brzydko. Tu, tu, tu. Jeżeli on tu, tu, tu i tu. Ja chciałem tak, ale tu goniec mi wisi, więc po tym ruchu. Wieża E1, on wejdzie tu. Nie on do szacha. Aha, tu będzie cały czas nie męczył. Tak, tak, tak. No właśnie. Nie, 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 nie. tego nie chcemy. Eee, czekajcie, chyba taki ruch jeszcze mam. Wstępem. Dobra. I tu już na G4 pilnujemy, atakujemy Hetmana. No właśnie, dlaczego tego ruchu nie przewidziałem? Nie widziałem wcześniej. Ale to się zgadza i A3. I teraz będzie OK. Może tutaj na H3 bić, bo będę ją koniec w 3 No ja się teraz musi określić. Nawet po biciu do końca, to potem mam Hetman D3, nawet mam coś takiego. Okej. Okay, um, chyba cię mam co? Tu będą dwa skoczki atakowane. Materiał zdobyty. No tak, widzę, widzę, że próbuję się jeszcze mnie tu atakować. Zdejmę skoczka, który bardziej potencjalnie byłby atakującym, ale chyba mam taki ruch po prostu. Bardzo łatwy. On zbije, ja hetman D3. Ha, chcesz przejść tutaj, no to mam kruch H2. Zawsze po szachu mam F4. Nie, no to easy. Już figury u niego się posypały. Kolejną figurę mogę zbić. Zobaczcie, on oddaje na maksa. Zostanę szacha, pójdę tu. Dobra, biorę. Ok, idę tu. Muszę tutaj mam trzy figury więcej. Mogę sobie nawet wieżę tutaj poświęcić. Yy, znaczy, Hetmana poświęcić, jeżeli zagra wieżą. Ok. Myślę, że taki ruch jest prosty. Ojejku! Miss No to przegrałem, o. Przez Misklika, myszka, no. A myszka za trzy dychy, kurczej mi się miss kliknęła, no. Kurczę i wierzę, G8, koniec. No nie, no, po prostu nie wierzę, no. No koniec, bo tutaj dostaję mata. Oj, no, Misklika to się można zdenerwować, wiecie? No naprawdę, no. No, nawet żadnej kontry nie mam odsuniętej. Nie, no po prostu no, masakra. No i mat. Rewanż chce, bo grasz słabo, w drogi przeciwniku. Jest rewanż na szczęście. już tylko nie mi kliki. Oddam mu te D5 cały czas. Zagramy to samo. Odwrotnym kolorem. No i widać, że po E5 gość nie, nie rozumie tego. No nie rozumie. Się wkurzyłem, nie. Nie to, że go obrażam, tak może to być odbierane. To jest taka złość sportowa. Po prostu przez tego mojego głupiego misklika. Trzy figury i misklik. No i zobaczcie, mam parę gońców. Jest pięknie. Um, prosty ruch gońcem, którego sobie ładnie wyprowadzę. E6. I wszyscy szczęśliwi. H3 odejście. Ok, pionek za darmo. Zobaczcie, jaki poziom przeciwnika, co nie? Zobaczcie, co on zrobił. No i z takim gościem przegrywam, nie? Rewanż proponuję. Widzicie, jak szybko poszło w 7 ruchów. Jeszcze raz, proszę bardzo, D5, teraz on się rewanżuje. Pójdziemy na szybki temat. No i okej, okay, proszę bardzo, D4 E6. Nie ma sprawy. Idziemy, zobaczcie, ten, ten sam debiut, co nie. Koniec E2. Proszady. Już nie mogę mi z klika strzelić. Muszę myszkę naprawić. Wszystko wymieniam, mam pionka więcej. E, okej. Okay, tak. Tak, tak. No a ja na siłę będę bronił. Czemu by nie? Proszę bardzo. Dobra. Grasz tutaj. Dobra, zasłonimy się gońcem. Jasne. Aha, tu będziesz teraz mi chciał uderzyć. To skapuściłem trochę. Ale pionek więcej zostanie. Dobra, gram tak. Jak zbiję, to zbiję. Pionek więcej będzie. Cały czas pionek więcej. Napierasz. Tutaj. Mm, dobrze. Uderzymy tego skoczka, choć mi się to słabo podoba. Ale jak on odbije wieżą, mają też opcję taką i taką. Z tym Co ciekawe. Dobra, biorę pionki, będę pionkożercą. Będę pionkożercą. Taki ruch jeszcze. No, ta pozycja nie jest jakaś mocno przyjemna. Zagram tak. Od razu schodzę ze związaniem. Możliwe, że zbiję. No, no tak, gońce na skoczki. Możliwe, że on dostał taką lepszą grę troszeczkę, jakieś gonice w sześć jeszcze jest. Eee, ok, jest takie posunięcie. No, muszę wyprowadzić szybko skoczka. Dobra, to jest wszystko e, podyktowane poprzednią partią, co nie? Eee, <laughs> poprzednią jeszcze tą pierwszą. Mi Kliki niestety bolą. No dobra, zagrałeś tutaj. Tu chcesz mi tego pionka wziąć zapewne. Możliwe, że tak. cię spróbuję zaatakować. Jak cofasz figury, to ja będę je wyprowadzał do. Oj, tutaj jest podstawka moja. Ale jestem. Słuchajcie, Bambus, nie? A nie, nie ma podstawki. Co ja gadam? Nie ma, bo tam wisi. Hello, ale fart part w liczeniu. Dobra, troszkę się rozkojarzyłem. Tu się przyznaję. No widzicie, to są ludzkie odruchy. No, on też tego nie zauważył. Bije. Albo zrobił to świadomie, choć nie sądzę. E, no jest goniec wzięty. No to podstawkowicz, no. Zobaczcie, jaki duży podstawkowicz. Tylko nie mi sklikuj. Muszę myszkę po prostu zmienić. Okej. Okay, em... Jakieś dobre odejście Hetmanem. Może. Może tu. finujemy piona. Potem jakieś tu. Dobra. No to co? Może tak? Tak żeby skoczek był atakowany. Jak skoczek zagra, to wtedy jeszcze tutaj go zwiążemy. W sumie można było też tak zagrać. Dobra, gramy tak. Grozi tu. Tu bronimy. Hetman zbije, to może jakiś skoczek tu, albo skoczek tu. Zobaczymy. Dwie figury za wieżę. Jest świetnie. E, Okej. Okay. Jest atak. Skoczek B3. Ale się mi skliknęło. Jeszcze tego nie mogę przeżyć. Koniec F4. Atakiem. Skoczek. Mam ochotę na skoczkę na D5. I skoczek D5. Tu nie możesz, tu nie możesz, tu możesz. I grozi taki ruch. No dobra, zdobycze materialne. Chociaż tu jeszcze jest takie posunięcie. Ale póki co atakujemy Hetmana, więc też jak tam, to tam może od razu. Nawet jak Hetmana stracimy. Ok, to tu. Jeżeli tak zagrasz, to możliwe, że Hetman H3 h z atakiem i z atakiem tu. Wieża D8 będzie to broniło jeszcze. Zobaczcie, no. Przeciwnik jest e, słaby, bo podstawia. Bardzo proste rzeczy. No. Na podstawie. W siedmiu ruchach też poprzednią partię przegrał. Um, Okej. Okay. Baryważu nie chcę. Szukam sobie kolejnego gracza. Australii. Austria, 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 Austria. Oczywiście, że. Austria. D4. No spróbujmy C5. OK. Spróbujmy E5. Ten wariant tak średnio polecam. Obicie w szlocie to super czarnymi, ale tam to, to tak średnio polecam. Oczywiście to jest dla, dla bardziej zaawansowanych graczy pozycyjnych. Gram od razu D5, chcę budować centrum. Bicie, bicie, super. Teraz to w tej wersji, oho, jeszcze tutaj. W tej wersji to jest jeszcze piękniej czarnymi. Zdecydowanie. Ok. Od razu tu. A zmuszę go do bicia. Bi. Świetnie. No, przeciwnicy współpracują rewelacyjnie. z D6. No i ten goniec G4. Tutaj trzeba zrobić szybko roszadę. Para gońców, ten, ta figura nie gra. Ja się tam nie powiem, szykuję na H2, jakieś ataki. Nic konkretnego oczywiście tam nie ma póki co, ale już można coś tam przygotować. No i te piony na pewno są mocne. Tutaj E4 taki ruch bym planował na jego miejscu w przyszłości. Trzeba będzie to pewnie wybić. Teraz szybka ruszada. To teraz taki ruch nie działa, bo wybija mi wieża wchodzi tym bardziej. Jeszcze sprytny ruch A5, tak żeby gońca tutaj za gońcem zaatakować może nie zauważy. No i właśnie tak się też dzieje, więc jakość sobie zdobywamy bez problemu. Zobaczcie, Hetman D3, mało naturalny ruch który też przy grze schematycznej można zapomnieć po prostu. No spójrzcie, no już zwycięstwo pod do przeciwnik. Nie no, dzisiaj to jakoś tak w miarę poszło oprócz tego misklika. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.